Cześć, Jarek Tomczak z tej strony. Dzisiaj materiał dotyczący montażu haka holowniczego w Peugeot 308 drugiej generacji o znaczeniu T9. Skoncentruję się na wersji hatchback, natomiast ciekawostka polega na tym, że wersja kombi ma hak holowniczy o tym samym oznaczeniu. Także analogicznie zamontujecie taki hak również do wersji kombi. Sam hak holowniczy no nie jest jakiś trudny w montażu, nie trzeba wykonywać dodatkowych otworów montażowych w podłużnicach czy też w podłodze bagażnika. To, na co zwróciłbym uwagę przed montażem, to czy śruby, które wystają z podłużnic i są fabrycznie w tych Peugeot, czy nie są skorodowane i czy czasami gwinty nie są uszkodzone. Spotkałem się już z takimi przypadkami, gdzie taki hak był na przykład skręcony na 3 z 4 śrub w podłużnicach. Także na to zwróćcie proszę uwagę. Trzeba zdemontować belkę haka, ale to myślę, że nie jest żaden problem. Jeżeli chodzi o sam zderzak, to moja podpowiedź. Przed demontażem taki zderzak warto okleić sobie jakąś folią zabezpieczającą. My akurat stosujemy na serwisie folie, które są na szeroką skalę wykorzystywane na przykład w stolarce okiennej, gdzie szyby i ramy są zabezpieczane właśnie taką cienką folią na 20-30 mikronów. Świetnie sprawdza się to również w pracy na serwisie. Także tak mniej więcej wygląda demontaż zderzaka, czujniki parkowania. Tutaj warto zawsze zwrócić na to uwagę. W tym konkretnym modelu nie będziecie mieli problemów z czujnikami parkowania. Nie widzą one kuli w momencie, kiedy kuli haka w momencie, kiedy jest ona zamontowana. A to nie jest taka oczywista sprawa w każdym modelu. Ale oczywiście mam tu na myśli czujniki parkowania, które są fabryczne, bo za takie niefabryczne no to ciężko odpowiadać, w zależności od tego, jak serwisant je zamontował, to ta kula może być widoczna lub nie. Bardzo ważna kwestia to są tylne lampy. Niejednokrotnie spotkałem się z takimi historiami, że wymiana żarówki za przysłowiowe piwo kończyła się tym, że lampa została uszkodzona, ponieważ nie jest problem w tym, żeby odkręcić dwa wkręty lub czasami jeden, na który załapana jest lampa, tylko problem polega na tym, żeby wypiąć ją z fabrycznego zaczepu. Absolutnie nie polecam w takiej sytuacji brać wszelkiego rodzaju małych łomików czy też wkrętaków, ponieważ pękają wtedy obudowy lamp. W najlepszym przypadku będziecie mieli po prostu odpryski czy też zarysowanie na lakierze. Także jeżeli robicie to w własnym zakresie, to naprawdę bardzo delikatnie, no bo no jakie inne wyjście macie? Może uda mi się kiedyś w wolnej chwili przygotować materiał, w którym pokazuję, jak to robimy na serwisie. Natomiast no my akurat korzystamy z takich dedykowanych narzędzi dla warsztatów, w którym znajdują się łyżki do lamp, które po prostu tych lamp nie uszkodzą. A dla serwisów samochodowych, osób, które przyjmują samochody, dla obsługi klienta polecam w przypadku właśnie, czy to wymiany żarówki w tylnej lampie, którą trzeba zdemontować, czy to właśnie montażu haka holowniczego, żeby porobić zdjęcia takiej lampy, bo po prostu często jest tak, że te lampy już są po prostu nieszczelne, a wynika to z tego, że rozszczelniły się w wyniku jakiegoś pęknięcia. Jeżeli chodzi o nacięcie otworu pod kulę haka holowniczego, to w przypadku drugiej generacji 308 trzeba ją wykonać. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na odpowiedni hak, na przykład kulę typu łabędzią szyję,
to takie nacięcie będzie niewidoczne. Znajduje się ono od dołu i myślę, że wszystko wygląda dosyć fajnie, smakowicie i tutaj nie ma żadnych uwag co do wykonania. Ja polecam zawsze klientom, żeby jeżeli zlecają montaż takiego haka holowniczego firmie zewnętrznej, żeby do oferty cenowej wysłała im również zdjęcia z montażu takiego haka holowniczego, ponieważ no, oprócz kuli typu łabędzia szyja z odkręcanym hakiem mamy na przykład kulę typu flanszowego, gdzie kula jest z czoła przykręcana do konstrukcji haka holowniczego. No już jest to zupełnie inne rozwiązanie i nie każdemu może się podobać. Tego typu kule najczęściej montujemy w autach dostawczych albo w autach firmowych, w których jest wykorzystywany jakiś specjalistyczny sprzęt i po prostu w tym celu dorabiana jest do flanszy adapter, który pozwala nam na przykład taką kulę podnieść jeszcze do góry. Temat rzeka. Jeżeli chodzi o Peugeot i Citroena, generalnie francuskie auta, to tam często w ogóle producenci wpadli na taki pomysł, że dedykowane będą haki holownicze wpinane poziomo. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tych haków, ponieważ te haki swoją konstrukcją powodują to, że no nie są ukryte pod zderzakiem, tylko ten zderzak trzeba zawsze jakoś naciąć i dosyć potężny musi być otwór pod ten zderzak. I tak to mamy tutaj w tym zakresie, tak jak widzicie, tutaj pojawia nam się taka obcięta krawędź i widać to stojąc przed autem. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem dla tego modelu byłaby kula wpinana pionowo. O ile jest dostępna, to zawsze tego typu rozwiązanie polecam klientom. Kolejna ważna kwestia, jeżeli chodzi o montaż haka holowniczego, to jest wycięcie otworu. Przede wszystkim musicie wiedzieć dokładnie, jakie ten otwór będzie miał wymiary, tak żeby nie robić jakiejś wielkiej dziury w zderzaku, tylko wyciąć taki otwór, jaki po prostu wymaga producent. I tutaj też moja podpowiedź, jeżeli będziecie próbowali to zrobić nożykiem do tapet, to niekoniecznie Wam się to uda. No, mogę podpowiedzieć, że ja tutaj rekomendowałbym taką modelarską wyżynarkę. Wyżynarka do taka stolarska, no niestety się nie sprawdzi z uwagi na to, że tamten brzeszczot jest za szeroki i wtedy wycięcie takiego otworu no nie stanowi jakiegoś problemu, a nożykiem takim może nie do tapet, tylko też modelarskim, to można sobie wykończyć po prostu te krawędzie, żeby nie były ostre, ale tak, żeby to nie zostawiać w takim stanie jak na zdjęciach. Kwestia podłączenia elektroniki wydaje mi się, że to jest o tyle ważne w autach francuskich, ponieważ faktycznie tam często ten problem z elektroniką występuje. I z różnymi histeriami się już spotkaliśmy na serwisie i no niestety, jeżeli połączenia elektryczne w aucie nie są hermetyczne i jest szansa, że dostanie się tam woda, no to narażacie się na koszty i tutaj też bardzo ważna kwestia. Zlecacie to jakiejś firmie zewnętrznej, no i standardowo otrzymujecie na przykład 12 miesięcy gwarancji. No i co tutaj się dzieje? Najczęściej w ciągu tych 12 miesięcy gwarancji nie wyjdą Wam wady instalacji elektrycznej, ponieważ ta wilgoć będzie się w tych kablach zbierać, ale ona nie zadziała od razu, no chyba że macie faktycznie wodę, która stoi Wam z tyłu w bagażniku. Natomiast ta wilgoć, która się tam zbiera, no po prostu po jakimś czasie
zaczną się pojawiać usterki. Najczęściej w takich niefachowo podłączonych instalacjach elektrycznych haka holowniczego pierwsze co się dzieje, to lecą lampy. W 300 ósemce drugiej generacji z tyłu macie LEDy, także one najczęściej się wypalają, uszkadzają. Oczywiście to nie jest jedyny powód tego, że taka lampa się uszkodzi. Jeżeli jest rozszczelniona, może się uszkodzić z uwagi na tą nieszczelną instalację elektryczną, ale może po prostu paść z uwagi na to, że no taka jest konstrukcja tych lamp. Natomiast no nie polecam korzystania z tych szybkozłączek, nawet takich dedykowanych do automotive'u. Moim zdaniem taka szybkozłączka do wykonania jakiejś testów, sprawdzenia jakiegoś połączenia, jak najbardziej tak, bo umówmy się, żeby to wykonać fachowo, czyli skręcić te przewody, zalać cyną, włożyć termokurcza, no to nie można tego zrobić w godzinę. Dodatkowo zabezpieczyć to parcianą dobrej jakości taśmą izolacyjną, to po prostu musi trwać, natomiast dzięki temu można dać gwarancję taką, no nazwałbym dosyć dobrą, bo na przykład 3-letnią i wiecie, że nic się nie wydarzy, bo weźcie pod uwagę, że jeżeli Wam walnie moduł od haka holowniczego, a w tych autach oczywiście taki moduł jest wymagany, no to jesteście powiedzmy plus minus 200 zł w plecy. Minimum 200 zł w plecy, to liczę tutaj sam materiał, ale należałoby policzyć robotę, no chyba, że to zrobicie wszystko w własnym zakresie, ale oprócz wymiany modułu należałoby zdiagnozować, co było przyczyną, że ten moduł padł. Natomiast tutaj jeszcze może paść lampa, a jeżeli padnie jakiś moduł elektryczny w takim aucie, to naprawdę problemy robią się bardzo duże, no bo wiem z doświadczenia, często do mnie piszecie, że jest problem z obsługą aut francuskich, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej zaawansowane naprawy elektroniczne, wymiany jakichś modułów, wtedy tylko ASO, a ASO tak naprawdę ceny rzuca z kapelusza. Także miejcie to na uwadze, weryfikujcie to. Może nie rozbierajcie auta całego po montażu haka holowniczego, jeżeli to komuś zleciliście, ale poproście na przykład o zdjęcie podłączenia tej instalacji elektrycznej. Myślę, że większość serwisantów nie będzie miała z tym żadnego problemu, a jak ktoś będzie miał z tym problem już na etapie umawiania wizyty, no to, że tak powiem, działamy na wolnym rynku, znajdziecie na pewno jakiś serwis, który Wam takie zdjęcia dostarczy, bo nie ma co ukrywać, że wykonanie takich połączeń elektrycznych w tej jakości, czyli takiej, jakiej zaleca ASO, dzięki temu możecie utrzymać gwarancję na nowy samochód, a w takiej jakości, no to jest po prostu dzień do nocy. Tutaj jeszcze jedna kwestia odnośnie haków holowniczych. Pamiętajcie o tym, że decydując się na kulę odkręcaną, możecie również wybrać takie rozwiązanie, w którym to gniazdo elektryczne jest również chowane czy też demontowane i wygląda to moim zdaniem równie po prostu dobrze jak jakaś alternatywa w postaci na przykład dużo droższego haka wpinanego poziomo. A jest zdecydowanie tańsze, bo różnice to są grube setki złotych. Ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Ja tutaj tylko przedstawiam możliwości, jakie są. Przy okazji haka holowniczego, o tym zapomniałem wspomnieć, omawiając konstrukcję, zabezpieczcie antykorozyjnie tą konstrukcję haka i przy okazji, jak macie otwarte po podłużnice i zdemontowany ten zderzak, to miejsca zgrzewów blach oraz same podłużnice warto byłoby przepryskać jakimś woskiem. Tyle ode mnie. Kontakt do nas tradycyjnie znajdziecie w opisie. Ja kłaniam się nisko, pozdrawiam, cześć.